Wiele projektów wygląda jak pole bitwy. Czasem prowadzenie biznesu przypomina prowadzenie bitwy. I to, jeżeli jesteś liderem, który dowodzi zespołem w takiej właśnie sytuacji. Chciałem Wam opowiedzieć o moim doświadczeniu z takiego właśnie doświadczenia, z udziału w bitwie, z którego każdy, kto zarządza zespołem i ma udział w wydarzeniach, które są mocno chaotyczne, może wyciągnąć coś dla siebie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać razem z moim zespołem, od przeanalizowania, tlenów nie tak, przez wdrożenie narzędzi, audytów itd. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o właśnie o bitwie, o wspomnieniach lidera wyciążonej armii, której tym właśnie liderem miałem szansę być. Tutaj w ogóle na początek chciałem pozdrowić moją grupę w Akademii Psychologii Przywództwa, grupę numer 3. Was, pozdrawiam Was serdecznie. Świetne doświadczenie i chciałem pozdrowić wszystkich, którzy byli w mojej armii tego dnia, e, za to, że mogłem z Wami podziałać i powalczyć. Zaraz przejdźmy do tematu w ogóle, o co chodzi. E, trochę wprowadzenia. E, ta armia i ta bitwa, w której braliśmy udział, to była taka gra symulacyjna na moich studiach podyplomowych. Rozwijam się, dokształcam tak dalej. I akurat miałem szczęście być liderem jednej z tych armii, i chciałem Wam o tym doświadczeniu opowiedzieć. Co do niezwyciężonej, to jeszcze odpowiem, co się, co się kryje pod spodem. Natomiast przejdźmy sobie po kolei przez i przez to doświadczenie. Natomiast zanim tam jeszcze pójdę, to chciałem Was spytać o to, co może zrobić szef, żeby zasłużyć na szacunek. Z Waszej perspektywy, czy mieliście kiedyś takiego szefa, takiego lidera którego szanowaliście za to, to robi i wiedzieliście, OK, w tym człowiekiem mogę iść, w tym człowiekiem mogę, e, mogę podążać. Jestem ciekaw, co takiego buduje wasz szacunek. Szacunek, bo już dwa razy zacznę definiować, co ten szacunek oznacza. Czy w tej jakoś to wyłapujemy? E, chciałbym usłyszeć, usłyszeć wasze, wasze zdanie, bo to jest ciekawe. Dla, be, dla różnych osób, w różnych środowiskach pewnie będą to różne rzeczy, napiszcie w komentarzu. A teraz przejdźmy trochę do doświadczeń. Jak gry symulacyjne, nie wiem, czy braliście kiedykolwiek udział w jakiejkolwiek grze symulacyjnej biznesowej z, z, z zakresu filiów Gaming, bo nie chodzi o zabawę, chodzi o to, żeby się czegoś, czegoś nauczyć, to to wydarzenie było właśnie taką, e, taką symulacją, gdzie 100 osób biorących udział w studiach podyplomowych, zostało podzielone na dwie grupy po 50 osób. No i trzeba było wybrać lidera. E, nie będę wam opowiadał o nie będę Wam opowiadał o detalach samej gry, bo jeżeli będziecie brać kiedyś w niej udział, to nie chcę Wam psuć, psuć zabawy, chcę Wam opowiedzieć bardziej o, o wrażeniach i o doświadczeniach wyciągniętych dla mnie. To jest po prostu moje wnioski, nie popsuję Wam nigdy, nigdy gry, a, a czegoś możemy się nauczyć. Znaczy, pierwszy krok, jak zostałem tym daj czyli liderem, generałem jednej warmi. Jednej no wyszło to trochę przypadkowo, bo szczerze mówiąc, nie za bardzo chciałem tym liderem być. Chciałem gdzieś sobie na spokojnie ten dzień z tyłu przetrwać i tam spokojnie po prostu jako samuraj powalczyć sobie na polu bitwy, nie wypaść źle. Ale okazało się, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że dzień wcześniej dwa dni wcześniej, poznałem kilka osób, ktoś zdecydował w tych osób, że OK, może on, reszta osób nie wskazała, tak zostałem liderem. To był mały szok, bo przez cały czas przygotowania do bitwy ja sobie myślałem, że OK, to nie będzie w ogóle moja rola. I taki wniosek w ogóle czasem trafia na, na w życiu, Trafia nas taka sytuacja, że nie spodziewałeś się, że będziesz po prostu w tym momencie musisz brać na siebie jakieś konkretne obowiązki i bierzesz je albo nie. Warto się, na pewno, mega dużo, dużą rzeczą jest, dużo łatwiej jest wejść w jakąś rolę, jeżeli do niej się jakoś przygotowujesz. To pomaga. Natomiast, jakby za długo się przygotowywać, to też człowiek może trochę przekombinować. Moje założenie było takie, że przez ten rok. Praktycznie cały ten rok bawiąc się na zawodach strzeleckich w piro i wyciągając całkiem niewłe rezultaty, stwierdziłem, że chcę odpuścić trochę wygrywanie za wszelką cenę. Więc to też była kolejna rzecz z wchodzeniem w taki projekt, w takie przedsięwzięcie na zasadzie: OK, zobaczmy, nauczmy się jak najwięcej. Potraktuję to doświadczenie, żeby sprawdzić, jak mogę dowodzić zespołem, przewodzić zespołem w trochę inny sposób, niż robię to na co albo mi się wydawało, że e, robię to na co więc po prostu całe story tak właśnie zostałem daj mnie. Teraz pierwsza rzecz, którą warto mieć, niezależnie od tego, co robisz. E, Marek Aureliusz ma genialne powiedzenie, w razie wątpliwości atakuj. I to jest świetna strategia, lepiej mieć inicjatywę niż jej nie mieć. I teraz, jeżeli zastanawiasz się za długo nad jakimkolwiek rozwiązaniem w sytuacji kryzysowej, Lepiej obrać jakąkolwiek strategię, jakąkolwiek, bo ona ci pozwoli się poruszać w jakimś kierunku. Jeżeli później będziesz na niej pracował, możesz coś podziałać. Jakąkolwiek strategię mieliśmy, nasze znaczy założenie, założenie generalnie to do chaosu, wykłada, że powinno się tam prowadzić bardziej we współdyrektywnie Nie na zasadzie polityki patli, tylko jeżeli jest chaos, to ty przejmujesz dowodlenie i twardą ręką po prostu wydajesz, wydajesz rozkazy, To jest nie głupim. Podejściem, szczerze mówiąc, i w wielu sytuacjach w projektach, jak nikt nie wie, co robić, jak ty powiesz, ja wiem, podniesiesz rękę i powiesz, idziemy w tamtą stronę, to jedziemy. Zastanawianie się nad strategią, jaka ona może być, czy w tą stronę, czy w tamtą i tak dalej, jest masakrycznie szkodliwe. I to nieważne, czy zaraz przyleci strzała i trafi cię w hełm albo gdzieś poniżej i cię wyeliminuje, czy prowadzisz projekt, czy zażądasz firmą, jakakolwiek strategia, jakikolwiek kierunek, gdzie idziemy, jest lepszy niż w stanie w miejscu. Jak zatrzymasz się w miejscu, to całość się. Całość się wywróci. Yy, kolejna rzecz. Twoje decyzje muszą być zrozumiałe dla zespołu. W czasie tej bitwy podjąłem decyzję, która dla mnie była oczywista. Dla mnie było, znaczy nie była tak totalnie oczywista, bo prowadzisz bitwę, tam prowadzący bitwę wrzucają ci jakieś różne tematy, wydarzenia, które wybijają trochę z myślenia i mają cię zaskoczyć. I wpadła propozycja, która była w pewien sposób niekorzystna dla mojej armii. Ale wydawało mi się, że ma generalnie sens. I podjąłem taką decyzję, którą uważałem, że jest ok. Ale w momencie, w którym zakomunikowałem ją do mojego zespołu, zobaczyłem w oczach, ale dlaczego. I wtedy zrozumiałem jedną rzecz. Jeżeli ty podejmiesz decyzję, która będzie niezrozumiała dla twojego zespołu, to w najlepszym wypadku stracisz trochę na efektywności, w najgorszym wypadku stracisz na motywacji. Bo te rzeczy mogą być ze sobą. Bardzo powiązane. Jeżeli wespół wierzy, że ty działasz dla jego dobra i podejmujesz decyzje dla jego dobra, ale one się kłócą z ich postrzeganiu wszechświata, to może być w może być porę rozjazd. To jest po prostu dla mnie pokazało blind spot taki przywódczy. Jeżeli prowadzisz firmę, jesteś właścicielem, albo jesteś kierownikiem projektu, jesteś dyrektorem operacyjnym, menedżerem, nieważne, jesteś w swoim świecie twojej bańce. Być może część rzeczy przemyślałeś bardzo do przodu. Wiesz, co robisz, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli twój wepół nie rozumie do końca, co robi albo nie ma pełnego zaufania do twoich detlewi, to to może być po prostu ciężkie. Więc albo nadrobisz tu zaufaniem, albo spora szansa, że wywrócisz wepół. Kolejna ciekawa rzecz, jest niepozbawianie się narzędzi wygranej. Ja zrobiłem błąd polegający na tym, że uznałem, że w pewnych strategii nie będziemy korzystać. W głowie sobie ułożyłem, tamtędy nie idziemy. I tym sposobem odciąłem sobie i odciąłem tym samym zespołowi dużo możliwości osiągnięcia wyniku pokonania, pokonania przeciwnika. Dlaczego to zrobiłem? Wiem, dlaczego to zrobiłem. Natomiast po samej bitwie zastanowiłem się nad tym, kurczę, to jednak nie było do końca tak mądre i szlachetne, jak mi się wydawało. Bo jak przekładając, przekłada, przekładać to na rzeczywistość e, rzeczywistość naszą biznesową. Trafisz czasem na klienta, na dostawcę, na pracownika, na szefa, który generalnie po prostu przegina pałę. Zachowuje się zgodnie z prawem, ale wyskakuje na przykład poza, e, poza pewne normy, albo poza pewne wartości, albo wykorzystuje jakieś kruczki w umowie po to, żeby ci dowalić. No i część osób ma tak. Kurde, ale ja bym w życiu tego nie zrobił. No i to jest błąd. Nie chodzi o to, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, że od tej pory gramy nie fair, bo musimy wygrać w każdą stronę. Nie. Tylko to jest, jeżeli się umówiliśmy na pewne rzeczy i są pewne elementy możliwe, typu po prostu prawo, przepisy i tak dalej, to wykorzystujesz je też po to, żeby co najmniej bronić się przed działaniami drugiej strony. Jeżeli nie chcesz. Wykorzystywać po prostu jakiś luk i powiedzmy, grać w coś, co jest nieczysto. Ale zanim zdecydujesz, że odcinamy pewną część tych elementów, powiedzmy, niefajnych, to warto przemyśleć, czy nie da się połączyć jednego i z drugim. Bo da się połączyć mocne ofertywne podejście, mocne oparcie się o kontrakty, o to, co mamy zapisane w umowie, to, na co się umawialiśmy i tak dalej, z byciem ofertywnym i jednocześnie z byciem w miarę dobrym człowiekiem. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej OK. Ja po prostu w głowie sobie postawiłem, nie, tego nie robimy. I to akurat był element, który osłabiał trochę, trochę naszą armię. Patrzę sobie tak na życiowe tematy, że nie wiem, kto lubi prawników. To no, jest, wow, kurde, teraz sobie wyciąłem część klientów, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Kontrakty, te tematy prawne, ustawianie tych tematów, mało kto lubi w tym siedzieć, dlatego prawnicy po prostu robią robotę i też na tym zarabiają, bo to ogarniają. Natomiast to, co jest fajne w prawie, to jest bardzo precyzyjne podejście do rzeczywistości, i to akurat uwielbiam. Kurczę, jak się wczytać w te umowy i w tematy, które tam się dzieją, tam jest sporo, jak to jest dobrze sformułowane i widać po prostu kunszt, to naprawdę cię waba w przed całą małą ilością, ilością problemów. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że dużo osób nie chce sięgać po te zapisy w umowie, bo to nie fajne, bo to nie miłe. A dlaczego? Być może warto to wykorzystać. Kolejna rzecz. Nie widzisz wysiłków na pierwszej linii. To co było niefamowite. Po podsumowaniu tej gry tam, yy, część osób. Została poproszona o to, kto według nich najbardziej się wyróżnił. I wyróżnił się jeden, jeden z kolegów, Daniel, ja tego nie widziałem. Nie byłem, znaczy być może byłem w stanie, nie widziałem tego, jak dobry był na polu bitwy. Nie widziałem. Zajmowałem się po prostu innymi rzeczami. I to do mnie dotrafiło wtedy, że dużo elementów, takich pracy. Na pierwszej linii, dowożenia wyników nie jest widoczna dla ludzi, którzy siedzą sobie w biurze zarządu i robią po prostu inne rzeczy. I dopuszczenie do takiej sytuacji, że ty nie zdajesz swojej sprawy i to jakoś nie dociera i to jest niedotlenione, według mnie jest słabe, ale bardzo często się dzieje, a jednocześnie to jest bardzo trudne, żeby zobaczyć te małe rzeczy, bo część ludzi się nie pochwali, nie zostanie dostrzeżona przez kogoś, kto był blisko, to nie zostanie zgłoszone na górę. Natomiast, tak, jak się nad tym zastanowić, wszystko, ta sama strategia, wszystkie pomysły, vivie i tak dalej, wymagają implementacji i wymagają implementacji w złożony sposób. I na koniec to, że się ta vivia dzieje, to jest wysiłek wielu osób, składających się w małych kawałków. I dostrzeganie tego wysiłku i tych efektów jest bardzo ważne, a one często umykają. Tak, bardzo to ze mną zostało. I e, zdajcie sobie z tego sprawę. Nie widzimy. Da całej masy roboty. Trzeba znaleźć trochę energii, sprawdzić i zrobić taki mechanizm, żeby jednak było zobaczyć. Dlatego to, co robię w projektach i to wam proponuję, jak zaczyna się spotkania statusowe, zaczynajcie od tego, z czego się cieszymy. Kto chce się pochwalić tym, co dostarczył, bo to naprawdę popycha nas do przodu. Dbaj o ludzi, ale powołuj robić swoje, kiedy ty robisz swoje. To była jedna z takich rzeczy, że ja sobie wykombinowałem, że normalnie na co dzień, ja mam wrażenie, że bardzo mocno pilnuje Vivi, pilnuje tego, gdzie idziemy, to, żeśmy mieli ramę, tłumaczę o co mi w ogóle chodzi, czy idziemy we właściwym kierunku, czy działamy, czy, czy robimy. Natomiast miałem taką sytuację, że e, ja się wkręcam i być może przesadziłem za bardzo. Naprawdę się wkręciłem po prostu żal mi było, jak ginął każdy z moich famulajów Naprawdę szczególnie tych, których po gdzieś zdążyłem poznać w ciągu, w, ciągu, w ciągu tych dwóch dni, było mi po ludzku e, przykro. I teraz jeden kierunek jest taki fajny ludzki pan, lider, będzie dbał o ludzi. Natomiast sytuacja jest taka, że mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Wysyła się na pole bitwy, wiedzą, co robią, pozwól im robić swoje, a ty zadbaj o swoje, czyli o tą strategię, pilnowanie tematu i ogarnianie rzeczywistości. Dostrzegaj te wysiłki, ale ty masz robić swoją robotę. Nie wyręczać ich, nie wyręczać ich w tym. Jest taka scena, która do mnie bardzo mocno wraca z kompanii braci, akurat też pole bitwy, może bardziej nowoczesne, gdzie kompania kapitana Winterfa walczy, wtedy był chyba majorem czy kapitanem, już nie pamiętam, walczy i, i widać po prostu, że dostają łupnia i on chce pobiec, zacząć dowodzić po prostu ludźmi w boju. I zatrzymuje go w starszy rango i mówi: Kapitanie Winters, dowodzicie w tym momencie kompanią, a nie Plutonami. Macie dowodzić kompanią. Niesamowita scena, i teraz po prostu zrozumiałem jeszcze bardziej. Masz robić jak najlepiej swoją pracę, rozumiejąc, co robią ludzie tam na pierwszej linii. Jak ty nie rozumiesz, co tam się dzieje, to będzie ciężko, e, ciężko to ogarnąć. Ehm, taka. Takie impresje. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym odcinku, bo jest spora szansa. Te studia mi jeszcze trochę potrwają i tych impresji może być więcej. Więc pytanie, czy chcecie słyszeć, czy nie. Twój zespół możecie wzmocnić i osłabić. Jedno i drugie. Wespół no, będzie Twoją siłą, ale też może być słabością. I tutaj dochodzimy do tej sytuacji niezwyciężoności, bo na koniec przegraliśmy. Nasz zespół. Przegraliśmy? Przegrałem. Tak? Przegrałem jako, jako dajmio. Ponieważ zadziało się coś. To sprawiło, że pomimo tego, że wybroniłem się w kilku pojedynków yy, i w końcu u to przegraliśmy. Nieważne, co się wadziało. Natomiast yy, sytuacja była taka, że to była taka myśl, nie? że usłyszałem info: Twój we cię osłabił. Yy, myśl była w głowie: nie wkurzyłem się w żaden sposób. Przyjąłem to do wiadomości i do mnie, do mnie kliknęło: tak, tak, może być. Na koniec to ty swoją twarzą, swoimi działaniami, ty filmujesz, to, pod czym się podpisujesz jako lider. Nie ma opcji, że ty się z tego wypiszesz. Wziąłeś to na siebie? Mogłeś zdecydować powiedzieć, nie, nie będę liderem, daję to komuś innemu. Jeżeli wziąłeś tą funkcję, to wszystko, co się dzieje pod spodem, ty za to ponosisz ostateczną odpowiedzialność. Koniec. Tutaj po prostu nie ma innej drogi. Jest tak, na, to nie do końca, jak mam odpowiadać za tych ludzi. Odpowiadasz za wszystko, co się dzieje pod spodem, i ty podpisujesz się pod tym. Uważam, że to jest jedna z takich rzeczy. Która daje mega siłę, no bo nie zwalisz nikogo na ludzi pod spodem. To jest twoje, to jest twoje. I to, że twój zespół może Cię wzmocnić. Tak. Czasem przychodzisz na spotkanie, przychodzisz na spotkanie, działasz, prowadzisz po prostu rozmowy prawie wygrywasz, i ktoś z Twojego zespołu coś chlapnie. No i co wtedy, nie? No to kurde nagle jest strzał. Bo ktoś tam powiedział, co nie tylko ci buduje całą historię, jak ty chciałeś sprzedać temat. Czy ja to wina, czyli tu problem. Ale też może być inaczej. Możesz przyjść tam przygotowany i Twój zespół może dorzucić takie rzeczy, które sprawią tak, jest win. To jest, pokazaliśmy to razem zespołowo. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć, jak duży wpływ mogą mieć małe zachowania na wynik ostateczny, które wydają się w powolu nieistotne, bo tutaj akurat tak było, to jest powolu nieistotnego załatwiło całość. O czym warto pamiętać w takim razie na koniec? Pierwsze, stworzyć strategię. Upewnić się, że zespół ją rozumie. Jedną z rzeczy, którą ja uważam, że tutaj zrobiłem źle, była taka, że założyłem, że dla wszystkich jest jasne, to, co to powiedziałem. Powiedziałem to trochę w żartach yy, i to nie do końca załapało. A więc biorę na siebie. Dać ludziom środki do jej realizacji. To masz zapewnić, po prostu tak, żeby oni to zrobili. Wrzucanie strategii na zasadzie radźcie sobie i wykombinujecie całość, wymaga albo mega zmotywowanego zespołu. Albo butla na górze, jedna z dwóch rzeczy. To ty o to odpowiadasz za to, żeby jakoś zapewnić te środki. Wykorzystanie ich i wymyślenie jasne, ile leży po ludzi, ale środki powinny być. Musisz umieć mierzyć tą strategię, i ludzie muszą umieć mierzyć, czy idą we właściwym kierunku, objaśniać tą strategię. W książki, w którejś książki to była PM, bo tego samego autora to pięć, ym, pięć dysfunkcji pracy zespołowych. Nazwisko wleciało mi w tym momencie w głowę. Wcale objaśniać wizję, wcale objaśniać strategię. To jest niekończąca się praca, bo to cały czas ze sobą. Wymaga, wymaga doprecyzowania. Sytuacja się zmienia. Czy ta sytuacja w prawie, że się zmieniła wmienił, nasza strategia, czy nie? Czy ja dobrze realizuję Twoją strategię? To, że ty masz w głowie pewną strategię, ludzie muszą ci ufać i rozumieć, czy ich praca faktycznie zmierza we właściwym kierunku, czy nie. Jeżeli tego nie ma, to się e, rozjeżdża. I budować zespół, który warba o siebie. To chyba największa, największa lekcja. I, I takie podejście, jak zespół dba o siebie i pilnuje siebie i mu zależy, to jest spora szansa, że będzie szedł w kierunku celu wyznaczonego, szukając rozwiązań, pilnując rozwiązań i Więc no to były takie impresje, które zostają we mną, mną, po tej bitwie. Możecie się we mną podzielić, podzielić, co myślicie. Natomiast dzięki tej bitwie też miałem możliwość poczuć się tak, jak się czują kierownicy projektów, których my wstawiamy w naszej grze symulacyjnej, jako jako kierowników projektu, którzy mają poprowadzić zespół do tego, żeby zbudować fort. Fort, który obroni osadników amerykańskich przed atakiem e, ludzi, którzy mieszkają na tych ziemiach, czyli Indian. I e, ta gra polega na tym, że dzielimy zespół na rolę, dostajecie wyzwanie, e, jeden dzień planujemy, jak to ma być zrealizowane, a w drugim dniu rozpoczyna się na realiwatria. Więc jesteśmy tutaj dużo bardziej łaskawi, bo nie masz <grym> pół dnia na całość, tylko całe dwa dni po to, żeby doświadczyć całego projektu planowania, realizacji, doświadczyć tego how to co się zmienia w trefu pracy ze sponsorem, z komunikacją i zobaczenia po prostu, jak to robić. Więc jeżeli szukacie takiego doświadczenia wokół zarządzania projektami, to w opisie do tego filmu znajdziecie link do Ford Brave. Serdecznie zapraszam. Dawno o tym nie mówiłem. Nie wiem, czy w ogóle mówiłem na kanale. Dawno, dawno nie mówiłem o Ford Brave. E, natomiast po tym doświadczeniu stwierdziłem, że to kurczę, jednak fajnie, żebyśmy e, robili tego więcej, bo jest bardzo, bardzo przydatne. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jak się Wam podobało. Jak się podobało, polecajcie przyjaciółom. Jak się nie podobało, polecajcie wrogom. Wszyscy będą zadowoleni. E, no i do zobaczenia. Powodzenia w projektach i może do zobaczenia na symulacji. Trzymajcie się.